sobotę Stanisław Gawłowski został szefem Platformy Obywatelskiej w regionie. Gawłowski otrzymał głosy 396 delegatów. Wcześniej jednak przewodniczący zwołał konferencję prasową, aby ogłosić, że nie popełnił plagiatu, pisząc swoją pracę doktorską. Jedynej instytucji, która jest właściwa do oceny tego, czy osoba, która uzyskała tytuł doktorski jest, doktora jest, czy ten tytuł posiada zgodnie z procedurą, to jest Rada Wydziału, który nadaje tenże tytuł. Na dowód tego okazano oświadczenie wybitnych specjalistów uczelni w Łodzi, którzy nie znaleźli błędów w pracy Gawłowskiego. Państwo widzicie, że są również wymienione osoby, które dokonywały oceny całego procesu, ponownej oceny. Ja nie ukrywam, że mam takie wrażenie, że jestem osobą, która dokonywała po pierwsze najbardziej publicznej obrony doktoratu w Polsce, a po drugie nikt nie miał aż tak wielu recenzentów, bo poza tymi recenzentami. Wiadomość o plagiacie ogłosił tygodnik w sieci. Informacje szybko podzielili politycy PiS, którzy na swoich konferencjach prasowych również oskarżali Gawłowskiego o nieuczciwość w pisaniu pracy. Okazało się, że działacze jednej formacji politycznej, działacze Prawa i Sprawiedliwości zrobili z tego absolutnie ostry i bezczelny atak, wspierani przez pismo, które jest związane z nimi. Nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej w regionie ma zamiar wytoczyć proces w gazecie, natomiast politykom PiS nie grozi żaden pozew.